udział w filmie o Aniko. Doświadczenie trudne, czy w jakiś sposób dobre, oczyszczające? Na pewno jest to bardzo trudne doświadczenie. Nie mogę powiedzieć, czy jest jakoś w jakiś sposób oczyszczające, czy nie. Na pewno było bardzo nam trudno. Przede wszystkim mi, ja jestem taką osobą, że nie oglądam żadnych filmów od śmierci Ani, żadnych programów z jej udziałem, ponieważ jest to dla mnie bardzo bolesny temat. Taki też jest Szymon. Jest mi ciężko i o zobaczenie wersji takiej roboczej filmu było mega przeżyciem. Spotkaniem po raz pierwszy od 8 lat na nowo z Anią. Na pewno było to coś mega wzruszającego, coś, co bardzo mnie poruszyło. Musiałam odchorować przez 2 dni, więc jest to naprawdę jakiś taki proces dla mnie, taki bolesny mimo wszystko, z tego względu, że spotkanie po latach jest ogromem, nie wiem, jakiś i smutnych myśli i dobrych. Było tam wiele scen, które mnie rozbawiły, ale też mega wzruszyły. I naprawdę było to coś wspaniałego, więc na pewno było to takie doświadczenie, mogę powiedzieć, na nowo odkryte. Nie ogląda Pani filmów, programów, ale czy są jakieś pamiątki, rzeczy, które przypominają o Ani? Mamy mnóstwo zdjęć Ani w całym mieszkaniu poukładanych, tak samo jak Jarek, więc jesteśmy niby z obrazem na co dzień, ale takim ruchomym raczej nie. Jeżeli chodzi o pamiątki, no to mam dużo rzeczy po Ani, typu jakaś poduszka, pościel, w której śpimy, ponieważ Ania przeprowadzała się z miejsca na miejsce i mówiła: a słuchaj, po co ja mam to dźwigać, weźcie to, korzystajcie z tego. Więc mam na pewno po niej mnóstwo pościeli, którą potrafię się otulić, koce, ręczniki, które zakładając zawsze mi o niej przypominają. Jej, po prostu jej. Jej głosu, jej poganiania nas, jej ustawiania nas. Ona była taką osobą, która wszystkimi dyrygowała. Kiedyś nas to irytowało, a teraz chcielibyśmy to na nowo przeżyć jednak, nie?